W ramach ery jazzu w sali kongresowej odbył się koncert holenderskiej trębaczki Saskii Daru. Wielu ludzi porównuje moją muzykę do brzmień Milesa Davisa. To jest dla mnie duży komplement, bo kocham jego muzykę, ale nie staram się go naśladować, dlatego myślę, że gram zupełnie inaczej niż on. Po raz pierwszy usłyszałam jazzową muzykę, kiedy miałam 16 lat. Byłam wtedy w szkole średniej i wszyscy słuchaliśmy big bandów. Te zespoły nas inspirowały. Pomyślałam, że chciałabym robić to, co oni. Z drugiej strony myślałam, że granie takiej muzyki jest bardzo trudne i że w odniesieniu do mojej osoby będzie wręcz niemożliwe. Musiałam jednak spróbować. Z czasem okazało się, że granie takiej muzyki jest na miarę moich możliwości. Jestem niezwykle szczęśliwa i podekscytowana, że podczas dzisiejszego koncertu w sali kongresowej premierę będzie miał mój najnowszy album Early Jazzy. Nagrałam go w ubiegłym roku z moim nowym zespołem. Postanowiliśmy, by podczas dzisiejszego wieczoru zaprezentować jak najwięcej utworów z nowego krążka. To nie jest moja pierwsza wizyta w Polsce. Byłam tu w 2003 roku. Cieszę się, że jestem tu znowu. Kocham Poland.